Zapowiedziana na ostatni piątek lipca trzecia grudziądzka rowerowa masa krytyczna ruszyła jak do tej pory spod grudziądzkiego ratusza. Uczestnicy kolejny raz przyjechali po równe prawa dla rowerzystów i równe drogi dla rowerów. Rowerzystów było mniej niż w poprzednich edycjach, ale i tak zjawiła się duża grupa użytkowników dwóch kółek. Spowodowane to mogło być wakacjami lub upałem, który w tym dniu był nieprzeciętny. Ale pamiętać trzeba, że zawsze musi być kiedyś mniej, by potem mogło być więcej. Trzecia grudziądzka edycja Masy Krytycznej. Dzień dobry, chcieliśmy wszystkich przywitać serdecznie. Cieszę się, że jest już to tradycją u nas. Musimy zawalczyć przede wszystkim o swoje prawa. Powiem, że są rozmowy z ratuszem, są rozmowy z Zarządem Dróg Miejskich. Mamy też do przedstawienia jedną taką opcję, gdyż w poniedziałek prawdopodobnie będziemy chcieli się wybrać na przejazd na most. Jest do sprostowania jedna informacja, ale też chcielibyśmy przybliżyć sprawy, które są rowerzystom, leżą na sercu. A co to za przejazd na most? W jakiej sprawie to będzie? Za chwilę zapowiem, cierpliwości. Chodzi o to, żeby pokazać, w jaki sposób legalnie rowerzyści mogą obecnie przejeżdżać przez most. Trzecia odsłona. Dzisiaj upał, prawda? Dzisiaj upał, ale to nikomu nie przeszkadza. Na rowerze czujemy się, jakbyśmy mieli klimatyzację jadąc. Szybkość będzie może nie za szybka, więc dużo ludzi się nie schłodzą, ale trasa jest taka też optymalna, bo jedziemy dzisiaj przez osiedle na lotnisko. Tak, dzisiaj sobie postanowili przejechać przez centrum miasta, Plac Stycznia, potem Włodka, Chełmińska, Bydgoska, Halera, Aleja Żwirki, potem Nauczycielska, Ikara, na rondzie sobie skręcimy z powrotem na Halera i znów Plac Stycznia. Skończymy na głównym rynku. Trasa po to, żeby było jak najwięcej ludzi, nie za długa i tyle, i po prostu, żeby się dobrze bawić. Pouczenie od organizatorów o zasadach przejazdu i można powiedzieć chyba muzyczny start całej masy w rytmie muzyki. I to dosłownie. Dzisiejsza trasa wjedzie przez osiedle lotnisko, głównie zahaczymy w środek. Pojedziemy sobie centrum miasta, Plac Stycznia, następnie ulicami Włodka na Bydgoską, w Bydgoskiej na Halera, Aleja Żwirki, osiedle lotnisko i wrócimy do Halera, tuż przez Plac Stycznia, Sienkiewicza i koniec na rynku całego miasta. Myślę, że każdy z trasy powinien być zadowolony. Pamiętajcie, że jedziemy bardzo wolno, trzymamy się zasady prawej strony, nie blokujemy zbytnio ruchu. Wiadomo, że ludzie muszą też przejeżdżać. W tym wszystkim chodzi o to, żeby się dobrze bawić, żeby się pokazać, że warto robić dla nas jakieś ścieżki rowerowe. Thank you.
Dziękuję wszystkim za przybycie. Dziękuję panu z Likszy za przybycie. Naprawdę, tutaj jest podzianka. Dziękuję policji za zabezpieczenie naszej trasy. Dziękuję wszystkim za bezpieczną jazdę. Przekazuję głos koledze. Ja również dziękuję za to, że pokazaliśmy w końcu, że jesteśmy ważni. Po raz kolejny, po raz trzeci. Chciałbym wrócić do tematu przejazdu poniedziałkowego. Proponuję poniedziałek, godzina 16, rondo Rydza Śmigłego, to jest rondo przy Alpie. Jeżeli ktokolwiek dysponuje czasem, chęcią, odwagą, że tak powiem, bo jednak trzeba przejechać przez most razem z ruchem samochodowym. Chcielibyśmy kilka razy przejechać, pół godzinki do godzinki, ile będziemy mieli chęci i samozaparcia. Jeżeli każdy jedzie sam, o tym trzeba przypomnieć, każdy jedzie na własną odpowiedzialność. Poniedziałek jeszcze napiszę o tym na stronie Grudziąckiej, stronie rowerowej. To trzeba pokazać naszym władzom, że trzeba coś z tym zrobić koniecznie, mimo że rzeczywiście były próby podejmowane. Ale no nie może tak być, że nasze władze, mimo że nawiązywała się pewna nić porozumienia, grożą zerwaniem wszelkich kontaktów, tylko dlatego, że ktoś powiedział, że przez most przejeżdżać nie można. Kto ewentualnie ma siły jeszcze w rękach, podnoszenie roweru. A za dużo na rowery włożył? A już w najbliższy poniedziałek organizatorzy zapowiadają kolejną, tym razem niezorganizowaną akcję przejazdu przez Grudziącki Most rowerem. Trzecia masa krytyczna dobiegła końca, a w poniedziałek kolejne zdarzenie. Z masy krytycznej jak najbardziej jestem zadowolony. W poniedziałek co to będzie? W związku z tym, że przez władze miasta zostałem zobligowany do sprostowania, a właściwie uzupełnienia pewnych informacji, które podałem 26. Ma pan szansę uzupełnić lub sprostować? Tak, oczywiście uzupełnię, gdyż 26 czerwca w telewizji TVSM nie powiedziałem o tym, jakie działania zostały podjęte przez władze miasta, aby most imieniem Bronisława Malinowskiego przez Wisłę był przejezdny dla rowerzystów. Rzeczywiście, działania były podjęte. Niestety nie widać było w tych działaniach chęci zainwestowania jakichkolwiek pieniążków, ale działania rzeczywiście, co się chwali naszym władzom, że próbowali podjąć. Ale patrząc obiektywnie, efekt jest taki jak był, a wręcz gorzej, ponieważ wcześniej można było, mimo tego, że własnością PKP jest cała południowa strona mostu, ten chodniczek, ludzie na rowerach tam jeździli, dojeżdżali, a w tej chwili stoi tam zakaz ruchu rowerów i nie można właściwie tam dojechać. Czyli pozostaje jedyna legalna droga jezdnią. Chcemy pokazać w poniedziałek o godzinie 16, jak się to wykonuje. To jest przede wszystkim to jest niezorganizowany przejazd. Każdy przyjeżdża na własną rękę i spróbuję, w jaki sposób można przedostać się na drugą stronę Wisły. No czy to będzie bezpieczne? Myślę, że będzie to bezpieczne, ponieważ tak naprawdę nikt nie będzie jechał zupełnie prawą stroną ze względów bezpieczeństwa. Zgodnie z prawem mogę oddalić się od wysokiego krawężnika, który zagraża mojemu bezpieczeństwu i nikt nie będzie mógł z kierowców, jest tam tak wąsko, że nikt z kierowców nie będzie mógł wyprzedzać, jeśli sprzeciwka będą jechały samochody. Z góry oczywiście kierowców przepraszamy za utrudnienia, bo nie chodzi o to, żeby utrudnić życie kierowcom, tylko żeby wywalczyć coś dla rowerzystów. A naprawdę można by to prosto rozwiązać. W Toruniu na przykład rozwiązano ten problem poprzez wygrodzenie barierkami ścieżki pieszo-rowerowej od jezdni. I nie zdarzy się już wtedy taki wypadek, jaki zdarzył się w 2010 roku, gdzie rowerzysta rzeczywiście potrącił pieszego, który wpadł pod samochód.